Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Stoimy przy Zakopiance w miejscowości Gaj. Tutaj kilka dni temu doszło do tragicznego wypadku. Zginął pieszy. Zakopianka to już jest jak droga śmierci. To strach na nią wyjechać czy wyjść. Współczuję mieszkańcom miejscowości Gaj, Mogilany, Jawornik. Niestety najbardziej niebezpieczny odcinek to odcinek od Krakowa, droga z Krakowa do Jawornika. Wystawszy się w korkach krakowskich, i mając w perspektywie drogę do Zakopanego, kierowcy, jak już ten korek się skończy, ruszają ostro na dwupasmówka. Traktują tę jazdę autostradowo, jakby drogę szybkiego ruchu, którą ta droga w tym właśnie miejscu absolutnie nie jest i nie może być. Ta Zakopianka podzieliła miejscowości. Mieszkają po jednej i po drugiej stronie. Mają przystanki na tym nieszczęsnym skrzyżowaniu, przy którym dzisiaj stoimy, po jednej i po drugiej stronie. No a chcą dojść do domu, czy wyjść z domu i pójść na przystanek. I muszą. No jak żyć inaczej, prawda? Proszę Państwa, w tym miejscu nie ma przejścia dla pieszych, ponieważ jest tak zwany łuk pionowy. Tam od Krakowa jest podjazd, istotny, duży dosyć, ograniczający widoczność. W związku z tym tego przejścia postanowiono tutaj nie robić. Natomiast no, jest skrzyżowanie, jest ograniczenie do 70. No i mamy na samym skrzyżowaniu zaniechać wyprzedzania i mamy zachować tę prędkość 70 na godzinę. Większość kierowców jedzie szybciej i przejeżdża obok siebie, nie bacząc na nic. No i zbliżamy się do tego skrzyżowania. Widzicie Państwo ten podjazd, ten tak zwany łuk pionowy. 70, starajmy się jechać 70, tak jadę. No i piesi, którzy tutaj przechodzą, no bo co mają zrobić? Przechodzą z narażeniem życia. Jak widać, kierowcy jadą, wyprzedzają, nie zastanawiają się, pędzą. Pan Tadeusz Gniadek tutaj w Gaju mieszka już od 18 lat, czyli nie jeden wypadek pan tutaj widział. Tak, byliśmy przez te 18 lat świadkami wielu wypadków. Nie jeden mój sąsiad zginął na Zakopiance i nie jeden stracił zdrowie. A tutaj kiedyś wstał fotoradar. Może jakby on był, to byłoby tu bezpieczniej. Tak, stał tu fotoradar, który skutecznie spowalniał ruch na tym skrzyżowaniu. Jednakże ze względu na przepisy o odległości między fotoradarami, jeden fotoradar musiał zostać w Gaju zlikwidowany i został zlikwidowany akurat ten, co powoduje przyspieszenie ruchu na tym skrzyżowaniu. A tak to wygląda z drugiej strony. Też jak widać jest lekki podjazd, ale mniejszy. No i 70. I pieszy, który chce przejść. No oczywiście on tu nie ma przejścia, no ja mam pierwszeństwo, no trudno, że mi zatrzyma w tej sytuacji, ale staram się przynajmniej jechać 70 i nie wyprzedzać. W odróżnieniu od tego kierowcy, który postanowił jednak wyprzedzać. A skrzyżowanie zabrane wyprzedzanie. Państwo tutaj walczą o kładkę dla pieszych, ale ta kładka nie powstanie na tym skrzyżowaniu, tylko trochę dalej, czyli na tym skrzyżowaniu się nic nie zmieni. Tak, kładka powstanie po wielu latach starań przy przejściu, przy restauracji do listopada tego roku. Kładka oczywiście podniesie bezpieczeństwo znacznie, szczególnie dzieci idących do szkoły. Natomiast w związku z tym tam zniknie ograniczenie do 50 km, co przyspieszy ruch pod górkę ciężarowych, autobusów, busów. I to da efekt na tym skrzyżowaniu. Nie będą jechali 70-80, ale ta szybkość wzrośnie do 80 do 100. Faktyczna średnia szybkość będzie bardzo wysoka, co w ogóle sparaliżuje wjazd na Zakopiankę. I to przejście przy restauracji, no oczywiście kierowcy nie zważają na nie w ogóle. Uważają, że jak nie widać pieszego, to na pewno jechać można, a tak to nieprawda. No i popatrzcie Państwo, co robi kierowca Daci? Wyprzedza. Najczystsze, najklasyczniejsze wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. No a ci piesi przechodzą.
To strasznie niebezpieczne miejsce. Moja propozycja to wprowadzenie tylko prawoskrętów na tych drogach dochodzących, czyli zadzielej widokowej. Ja wiem, że to może rewolucyjna propozycja, ale wydaje mi się jedyna możliwa w tej chwili. Dalej są miejsca i w tamtym kierunku, i w tamtym są miejsca do zawrócenia, są nawrotki. Jednak przejście proponowałbym tutaj wyciąć te bariery na wysokości tego przystanku. Oczywiście przejście tutaj przez zadzielę kolejne, ale to jest łatwe do wykonania. No bo jednak to przejście powinno spowodować, że kierowcy dodatkowo będą mieli obowiązek zwrócenia uwagi na pieszych, zmniejszenia prędkości przed przejściem. Oczywiście, jeżeli będą chcieli się podporządkować. Dalej myślę, że tu jednak 50 wzmocniłbym jeszcze oznakowanie. Wykroczenie polegało na przekroczeniu prędkości. Pana prędkość zarejestrowana była 80 km na godzinę. Przekroczenie o 30, bo tam jest 50 w rejonie przejścia dla pieszych. Proszę pana, mandat karny w wysokości 200 zł, punktów karnych 4. 84 prędkość zarejestrowana, dlatego jest 34 za dużo. I w związku z tym będzie mandat karny nałożony na panią w wysokości 200 zł, 6 punktów karnych. Pieszy przechodził przez jezdnię, został on potrącony przez samochód osobowy marki DU. Po potrąceniu przez samochód marki DU ten pieszy przemieścił się na pas prawy, po którym się poruszał autobus marki Jelcz, który po raz drugi potrącił tego pieszego. Pieszy w wyniku obu tych potrąceń poniósł śmierć na miejscu. No przechodzenie w tym miejscu w ogóle to jest strasznie niebezpieczne, to jest ryzykowanie życiem. Jest to skrzyżowanie, piesi korzystają z tego skrzyżowania, przechodząc na drugą stronę. Niemniej jednak, moim zdaniem, to miejsce nie należy do bezpiecznych, jeżeli chodzi o przechodzenie przez jezdnię, ponieważ skrzyżowanie jest usytuowane jakby na wierzchołku wzniesienia. Pieszy ten zmuszony jest do przemieszczania się po tym skrzyżowaniu w różnych kierunkach, żeby zapewnić sobie widoczność. No dawniej chyba było łatwiej przejść przez to skrzyżowanie. To skrzyżowanie istnieje praktycznie rzecz biorąc 40 lat. Można sobie wyobrazić, że 40 lat temu był ruch drogowy o wiele mniejszy. Samochody jeździły wolniej. W chwili obecnej jest tutaj bardzo duże natężenie ruchu. Samochody jeżdżą z dużo większymi prędkościami. Dlatego ten pieszy ma o wiele więcej kłopotów z przejściem na drugą stronę. A czy myślano, żeby na tym skrzyżowaniu też zrobić jakieś przejście czy kładkę? Generalna dyrekcja miała swego czasu koncepcję bezkolizyjnego skrzyżowania. Nie wiem, czy w tej chwili odeszła od tej koncepcji, czy zmieniana jest koncepcja. Mam nadzieję, że nad tym pracują, bo to jest bardzo pilna sprawa. Apeluję do generalnej dyrekcji nie tylko w imieniu swoim, ale przede wszystkim tych kierowców z Polski, nieświadomych po jakiej drodze, jakim skrzyżowaniu się poruszają. Kierowców busów, autobusów, z dziećmi na kolonie, na ferie. Miejcie to państwo na względzie. Czy ten kierowca Fiata Bravo jedzie 70? Nie. Czy ten kierowca Mitsubishi Outlandera jedzie 70? Nie. A piesza przed momentem przechodziła na przystanek. Bo wiecie państwo, znowu, no to coś jest źle zorganizowane, wiadukty, powinny być tunele i tak dalej, i tak dalej. No może, ale na razie ich nie ma. I nawet jeżeli w tym miejscu powstanie wiadukt, tu czy obok, to będzie powstawał 2 lata, może 3. Takie są procedury. I co, w ciągu tych 3 lat ci mieszkańcy mają nie wychodzić z domu? Czy też muszą się pogodzić z tym, że wcześniej czy później ktoś będzie poszkodowany? I mamy 70, tak wygląda ta prędkość. Popatrzcie państwo, skrzyżowanie pełne, no ale oczywiście Fiat Bravo, a dokładnie jego kierowca nie omieszkał wyprzedzić. 70 mu było zbyt mało i w ogóle mu przeszkadzałem. Na przestrzeni kilku lat, od Krakowa do Myślenic, może nawet tylko do Jawornika, o ile się nie mylę, 40 osób zginęło. W tamtym roku, biorąc pod uwagę ten właśnie odcinek, 12 osób poszkodowanych, w tym zabici i ranni. Kierowcy, najwyższy czas zmienić swoje zapatrywania, że jakoś to będzie, że przecież nie codziennie ten wypadek się zdarza, przecież ja tak jeżdżę od lat i nic się nie stało, kiedyś się stanie. Kierowcy, musicie się zmienić. Już dziś.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.